Dobra, jedziemy z tym. Wyś nagraj, będzie fajnie, będzie spoko. Zobaczę, jak będzie spoko. Porcelana na sterydach. Porcelana na sterydach. Wow, 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 wow. Jak widać, nie wszystko dobre, bo musi być publikowane. Siemano, mam na imię Pedro i udaję, że jestem Kryska w studiu, bo w moim jest straszny burdel. A dziś w Vinyl Week opowiem wam o audio video show. Zapraszam was na cotygodniowy Vinyl Week. W dzisiejszym Vinyl Week przedstawimy wam audio video show, na którym byliśmy z całą ekipą, z całą ekipą. Było nas sporo, dużo osób. Nie będę kłamał, było nas sporo. No cóż, zrobiliśmy też krótką relację. Czy była krótka? Nie wiem. Może była. Na pewno była dobra. Czym jest audio show? Otóż audio show to coroczne spotkanie producentów sprzętu audiowizualnego. I audio, i wizualnego. Czyli słuchawki, głośniki, walkmany, monitory i różne inne rzeczy. Zapraszam was na tą krótką relację, która sama się obroni. Włożyłem w nią bardzo dużo serca, a także sporo miłości. Co? Robię wjazd. Krycho, warszawski celebryta. No po tamtej stronie zasłonięty jest Krycho. Przepraszam, czy ma pan może płytę Mariah Carey A Wish You a Merry Christmas? Tak. Ogólnie tak. Jeżeli chodzi o audio, wideo, show, no jak tutaj widać, no to są kable. To są same 60. Kable. To są miejsca odsłuchowe, można sobie posłuchać czegoś. Ludzie jest chyba stryliard. Z matmy byłem, powiem szczerze, całkiem najgorszy. Można siedzieć, tam są takie, no, wiecie, o co chodzi, nie? Zejdę jeszcze raz sobie na dół. Kulki, słabe widoczki. Zjeżdżając tędy da się też zaobserwować nietypowe zachowania ludzi, dość agresywne, ale nie o tym, nie o tym. Walczą o produkty. Święta się zbliżają, więc albo karp, albo głośno. Tego nie wiemy. No bardzo ważne jest też, ważne jest coś w tym życiu. W klatkach pozamykane, koniec, kropka. Teraz najciekawsze miejsce na tym całym audio show znajduje się tutaj, ale dalej kręcił nie będę. Fantazja. Nie wiem, czy pokazywałem sprzęt wideo, ale możliwe, że nie. Słabo, nie wiem, jak to nagrywać. W ogóle jest szczapem. Znowu będę zjeżdżał. Ja jestem wege, nie jem ryb. Nie jem ryb, powiedziałem. Czy ty chcesz zostać tu do 24? Dobra, kończę. Jakbym się nie odzywał, to znaczy, że jestem drętwy. Ten kolumnia cały czas śmiga. Nawija przez telefon. Kręci jakieś biznesy. Nagrywam je. To taka będzie relacja, że będziesz mnie nagrywał? Tak. Całą godzinę? Po co tu jestem? Żeby się wymigiwać od roboty. Ale nie tej, którą lubię, tylko tej, za którą nie przepadam. Taka widokówka. Spore zamieszanie. No chłop poszedł żreć i jeszcze nie wrócił do tej pory. A pan płytę świetlików? A jaką? Powiem szczerze, nie słyszę różnicy żadnej. No dobra, słyszę, bo niektórzy grają głośniej. Pytanko mam. Mam jedno pytanko. Co to? Sam dostałem od jakiegoś bezdomnego i samochód, a ty mi... Jak u was, chłopaki? Dobrze. Dzień dobry. A na przykład taka płyta, gdzie występuje Andrzej Przybielski, to coś by było? A co będzie, jak przestawię to światełko? I to światełko będzie bliżej. Co wtedy? O, super, będzie gorzej. Ale nie o tym, nie o tym.
Ja mogę tutaj tym sterować? O, klika, klika. Skoro mowa o audio wideo, co ja wiem? Na temat audio wideo show mam dosyć szeroką wiedzę. Czekamy. Ten kater mnie zajedzie. Dobra. Ponad 200 marek prezentuje nowości i unikalne produkty z segmentów audio. Hi-fi, high-end, home cinema i personal audio. Wystawa oferuje przestrzeń słuchową z kontrolowanymi warunkami akustycznymi, nie wiem, umożliwiającą testy sprzętu, w programie znajdują się też spotkania. Jest to jedna z największych imprez tego typu w Europie, środkowo-wschodniej Europie. Wystaw cywilerowi, kasetowi, boomboxowi, tralowi, babami, fajnie było. W takiej branży jak muzyka i wideo bardzo ważny jest sprzęt. To nie jest do końca prawdą. Ważny też jest jak... No było też sporo artystów, śpiewali piosenki, można było pochodzić, posłuchać ich. Wszystko tak naprawdę można znaleźć na ich stronie, więc co ja tutaj będę paplał, nie? Co ja tu robię, zadacie pytanie. Vinyl Week musi się odbywać, jaki jest nasz cel? No a my jesteśmy solidną firmą, no i ten też się odbędzie, tylko że... No inaczej, jak widać, może ktoś za 10 lat powie: ojeju, ale fajnie, to był czas spędzony super, może coś z tego wyciągnęliśmy, a może wyciągnęliśmy z tego dużo. Było warto, to był w zasadzie dobrze zainwestowany czas, cieszę się, że poznałem ich. Czasami ludzie się gubią, a czasami ludzie nie mogą się zupełnie zgubić, próbują, szaleją. Było świetnie, wpadajcie w następnym roku. Rzadko kiedy jest możliwość posłuchania sprzętu za kilkaset tysięcy. Czyli tak się nie odczuwa. Jakbym mógł, to zapamiętałbym te chwile na zawsze. Ale nie mogę, tam działo się tak dużo fantastycznych rzeczy. Brakowało mi na przykład jakichś faniackich rzeczy, takich dla mnie. Coś w stylu, chodź, to jest, tutaj czeka na ciebie inspiracja. Wchodzisz i rzeczywiście czeka na ciebie inspiracja. Ty myślisz sobie, albo nie, myślisz sobie inaczej. Możesz, kurde bela, zainspirowany wychodzę. 40 różnych głośników naraz, to coś pięknego, grających zupełnie inne melodie. Fantastyczna rzecz. Cóż, świetny punkt gastronomiczny. Smacznie, ale czasami trzeba było zamówić dwa razy, żeby się najeść. Gratuluję kucharzom. Materiał wideo zobaczyliście, sam się obronił. Nie ma co tutaj walczyć, nie ma co tutaj na siłę wymuszać jakiś tematu. Technologia na nas super poziomie. Myjki do płyt, płyty winylowe, ciuszki, chocki, klocki, nowinki jakich mało. No kto wiedział, że takie coś kiedyś powstanie? No nikt. Brykam. Cześć.